przed 2 tygodniami zakończyliśmy realizację projektu pod tytułem Gorzkie żale, skarb polskiej duchowości i kultury dla papieża Franciszka i świata hiszpańskiego. Oczywiście można było wybrać jakieś inne dzieło wybitne, natomiast to było coś zupełnie nowego. O tym wcześniej nikt nawet nie pomyślał, prawda, żeby wybrać ten właśnie tekst. Takim bezpośrednim bodźcem, motywem, który skłonił nas do tego przedsięwzięcia, był wybór papieża Franciszka, który pochodzi właśnie z tego obszaru językowego. Trudność tego wszystkiego polega na tym, że oprócz tego, że trzeba było oddać treść, cały kontekst kulturowy, historyczny, literacki, język, no, że również jest to nabożeństwo śpiewane, poza tym rymowane. I to wszystko w przekładzie tym na język hiszpański zostało zachowane. To rzeczywiście było coś zupełnie innego dla nas. To był, po pierwsze, jest to projekt sakralny, po drugie, tak odległy, więc to rzeczywiście było coś wyjątkowego dla nas. I na początku odkrywaliśmy możliwości muzyczne, aranżacyjne, ponieważ wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. My chcieliśmy po prostu zachować to w sposób najprostszy, najdelikatniejszy fakturalnie, a jednocześnie inny, ponieważ takie też były nasze zamierzenia, żeby troszeczkę tą wersję przenieść na, jakby na nasze pole muzyczne, no ale z dużą taką pokorą do tego dzieła.